Szanowni Państwo, właściwie to znajdujemy się na drodze krajowej, ale przepisy mówią, że wszystkie drogi krajowe w granicach miasta są pod jurysdykcją prezydenta miasta. Dzisiaj jest może taka szczególna chwila. Chcemy pokazać pani minister, jak realizujemy projekty unijne, ale przed chwileczką przejeżdżaliśmy po raz pierwszy i od tego momentu już można przejeżdżać przedłużeniem ulicy Tysiąclecia, 1700 metrów, które zostało dzisiaj włączone do ruchu. Nie było to jakieś oddanie, ale włączenie tego fragmentu, już można jeździć tam po dwóch nitkach. W związku z tym jest to jakiś moment szczególny dla naszego miasta. Tamta inwestycja, którą żeśmy włączyli dzisiaj do ruchu, została zrealizowana ze środków własnych. 1700 metrów, 20 milionów. Właśnie, dobre słowo. Znaczy, najpierw zacznę od dobrego słowa, ale rzeczywiście środków żadnych dzisiaj nie przywiozłam, ale ponieważ chciałam zobaczyć, jak wygląda ta inwestycja, również z programu Polski Wschodniej. Słyszeli Państwo, jaka to jest kwota dla miasta, 1 300 000 000. To jest naprawdę kwota niebywała. Natomiast po pierwsze, żeby sięgnąć po te pieniądze, trzeba to umieć. Po drugie, trzeba dobrze zarządzać miastem i nie mówię tego tylko tutaj. Pan prezydent Poliński jest świadkiem, że mówię to wszędzie w Polsce, gdzie mogę, że to jest jedno z najlepiej zarządzanych miast w Polsce, z najlepszą zdolnością absorpcji środków unijnych, ponieważ do tych środków też trzeba dołożyć własne pieniądze, czyli trzeba dobrze zarządzać finansami, żeby je mieć do dołożenia. I naprawdę cieszę się, że to miasto tak hojnie czerpie z tych pieniędzy. Niewiele z programu regionalnego, tylko właśnie z programów centralnych, ponieważ to jest najważniejsze. Tam jest konkurencja znacznie większa, więc tym bardziej to, że się po te środki w programach krajowych sięga, jest tym cenniejsze. Ja jestem przekonana, zresztą to już w tej chwili widać, że za kilka lat to będzie miasto jedno z czołowych w kraju i głównie dzięki środkom unijnym, ale głównie, przede wszystkim dzięki Państwa umiejętnościom i temu, jak zarządzacie miastem. Dziękuję bardzo.